W XIX wieku, a konkretnie w 1822 roku w Teatrze Starym w Lublinie miała miejsce premiera Króla Lira. Jak łatwo obliczyć, w tamtym roku przypadało 200-lecie teatru. Dyrektor Teatru Starego w Lublinie, Karolina Rozwód, zwróciła się do pana Andrzeja Seweryna, wybitnego aktora, aby zechciał wziąć udział w spektaklu, aby opowiedział historię Lira. Poproszono też mnie, abym wziął udział w tym projekcie. Oczywiście wyraziłem wielką ochotę, mam radość, że będę mógł pracować przede wszystkim nad tym tekstem, wielkim tekstem europejskim, nad postacią Lira, która właściwie przypomina swoją wielkością w postaci z tragedii greckiej, ale też z aktorem Andrzejem Sewerynem, który już w 2014 roku mierzył się z tą postacią w spektaklu wybitnym Jacques'a Lassalle'a. Na początku pracy wymyśliliśmy właściwie pewien znaczący trop, który jest rodzajem klucza do tej historii. Otóż zobaczyliśmy Lira po śmierci, że jeszcze raz jakby musi zmierzyć się ze swoim losem, musi jeszcze raz przejść przez cały ból swojego istnienia. I Lir słyszy w swojej głowie, czyli niejako nasz spektakl rozgrywa się w głowie Lira, słyszy głosy córek, Gonarelli, Regany, Cordeli, ale też i Błazna. I w tym szaleństwie, w tym natłoku jakby emocji, myśli budujemy historię Lira. Nie całą historię, jakiś kawałek historii Lira. Ale ta praca była niezwykle ważna w moim przypadku, ale też myślę, wydaje, że i Andrzeja, żeby zmierzyć się jeszcze raz z tym tekstem, z postacią. Mamy długą historię teatru polskiego. Wybitni aktorzy, takie jak Gustaw Holubek, jak Jerzy Trela, no i przede wszystkim Tadeusz Łomiński, który umiera w czasie pracy nad Lirem. Serdecznie zapraszamy na tę opowieść w Teatrze Polskim z udziałem wielkiego aktora Andrzeja Seweryna.